Fatima, a Jan Paweł II. Jan Paweł II sprawę objawień w Fatimie szczegółowo zaczął zgłębiać po zamachu z 13 maja 1981 roku. Papież doszedł do wniosku, że zbieżność daty zamachu z pierwszymi objawieniami fatimskimi nie może być przypadkowa, a jego życie zostało w cudowny sposób uratowane przez Matkę Bożą. W żaden inny sposób nie dało się wytłumaczyć toru kuli wystrzelonej przez Alego Akczę, która przeszła przez całe ciało papieża, nie uszkadzając przy tym poważnie najważniejszych narządów wewnętrznych. Po opuszczeniu polikliniki Gemelli Jan Paweł II oświadczył: zrozumiałem, że jedyną drogą uniknięcia wojny, uratowania świata przed ateizmem jest nawrócenie Rosji zgodnie z fatimskim orędziem. To jego przekonanie potwierdziła siostra Łucja w liście adresowanym doń z 12 maja 1982 roku. Pisze w nim, że trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej. Jeżeli przyjmą moje żądanie, Rosja nawróci się i zaznają pokoju. Jeżeli nie, rozszerzy swoje błędne nauki po świecie. Z wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia, w rok po zamachu Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Fatimy. Jako wotum za uratowanie życia ofiarował pocisk, który wystrzelił do niego Ali Akcza. Będąc w Fatimie, Jan Paweł II zawierzył świat i Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Siostra Łucja prosiła go jednak o ponowienie tego aktu, gdyż nie był on dokonany w łączności ze wszystkimi biskupami. Nawrócenie Rosji. 25 marca 1984 roku Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata, uprzednio do tego wezwanymi, w Bazylice Świętego Piotra zawierzył świat i Rosję Maryi. Do modlitwy dołączyło się również 5 patriarchów prawosławnych spoza Rosji. Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża. Jednocześnie dodała, że być może akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej. Warto podkreślić, że na olbrzymich terenach Związku Radzieckiego przekazywanie orędzia fatimskiego było wtedy nadal zakazane. Papież Jan Paweł II, będąc kolejny raz w Fatimie w 1991 roku, wyraził przekonanie, że wyzwolenie krajów wschodu jest dziełem niepokalanej. Ostrzegł przy tym, że choć marksizm został pokonany, to może on zostać zastąpiony nową formą ateizmu, która, głosząc wolność, dąży do zniszczenia korzeni moralności chrześcijańskiej. Dzieje się to teraz na naszych oczach.